Turniej skata o puchar przewodniczącego Komisji Kultury i Sportu Rady Miasta Chorzów Krzysztofa Łazikiewicza rozegrano 16 października w klubie Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W Polsce są dwie gry bardzo popularne, które ja po prostu doświadczam. Jedno to jest brydż sportowy. Gram co poniedziałek brydża sportowego na hali Morysu na ulicy Dąbrowskiego. I to jest, można powiedzieć, sport popularny w krajach angielskojęzycznych. A skat jest popularny w krajach niemieckojęzycznych. No tutaj wiemy wszyscy z historii, że ten wpływ niemiecki był bardzo duży i skat jest grą popularną w tych rejonach, w których te wpływy niemieckie były, czyli na Pomorzu, w Poznańskiem i na Śląsku również. Trzeba umieć liczyć, mieć pamięć taką fotograficzną, żeby pamiętać, jakie karty poszły. Logicznie trzeba umieć myśleć. No i lubić karty głównie też. Towarzystwo kolegów starszych jakby nie było, bo same starsi ludzie, jakby nie było młodzieży, nie ma, jak nie było, tak nie pokazują się na razie. Dzisiaj przyszedłeś tych panów nauczyć czegoś, czy może nauczyć się od nich? No, można powiedzieć, nauczy się też, bo człowiek się całe życie uczy. Głównie pograć w miłym towarzystwie i może się uda coś wygrać.